Finomar. Innowacje w produkcji statków. Przemysł okrętowy w województwie zachodniopomorskim działa w mniejszej skali niż ćwierć wieku temu, ale wciąż ma duży potencjał. Dziesiątki małych i średnich przedsiębiorstw produkują jednostki pływające i elementy ich wyposażenia. Mówi Arkadiusz Świech, kierownik działu handlowego w spółce Finomar. Finomar jest firmą stoczniową, producentem kadłubów, statków małych i średnich, które sprzedajemy do Norwegii, Danii, Niemiec, jak również sekcji bloków okrętowych, które są sprzedawane do stoczni polskich. W tym przemyśle wprowadzanie innowacji ma duży wpływ na konkurencyjność firmy. Finomar zrealizował mały projekt badawczo-rozwojowy, na który pozyskał dotację z programu regionalnego. Opowiada o nim Michał Gołębiowski, inżynier produkcji w spółce Finomar. Potraktowaliśmy to jako działanie pilotażowe, żeby zobaczyć, jak to działa i jakie możemy osiągnąć efekty przy współpracy z uczelnią. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym pozwoliła poprawić jakość kontroli wymiarowej w procesie produkcji kadłubów okrętowych. Jakie efekty firma uzyskała? Projekt badawczo-rozwojowy, który realizowaliśmy we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, polegał na określeniu systemu kontroli wymiarowej, która by pozwoliła na ograniczenie pracochłonności związanej z usuwaniem odkształceń, z korektami spraw wymiarowych. Całość zmierzała do tego, by niedokładności wykrywać od samego początku procesu budowy kadłuba. Im wcześniej znajdzie się błędy, tym tańsza jest ich naprawa. Żeby spawacze nie musieli nakładać więcej materiału, a później prostowacze nie musieli ze względu na odkształcenia wynikające z zbyt dużej ilości spawania usuwać. Rezultaty projektu zachęcają do podejmowania współpracy z sektorem naukowym. Żadna firma nie jest w stanie się zreformować sama na tyle, na ile może to zrobić podmiot zewnętrzny, jednostka badawczo-rozwojowa. Finomar osiągnął jeszcze jeden ważny cel. Sprzedaje statki ładniejsze i precyzyjnie wykonane. To właściwy kurs rozwoju.